Może ten słabszy wynik niż pan oczekiwał wynika, tak, wynika z tego, że jednak unikał pan bezpośredniej kampanii z... Kiedy unikałem? No na przykład w TOK FM, na przykład w Gazecie Wyborczej nie brał pan... Proszę pana, ja powtórzę, dlaczego nie unikałem, tylko protestowałem przeciwko zachowaniu się takim, że nie zaprasza się poszczególnych innych kandydatów. Ale nie chodzi... żałuje pan teraz? Nie, nie żałuję i trzymam się... Tu nie chodzi o to, żeby wygrywać coś za wszelką cenę, tu chodzi o to, żeby jednak trzymać się pewnych zasad. To nie chodziło o to, że tamci dwaj byli niezaproszeni do studia. Chodziło o to, że jedna z gazet zatyka uszy wyborcom naszym. No, wydaje się, że każdy ma prawo do tego, żeby usłyszeć każdego, który jest zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Niewątpliwie. Jeśli dane, które dzisiaj widzimy z badania opinii publicznej, pokryją się rano, czy tam w jutrzejszym dniu, no to na pewno pogratuluję. Ale jeśli nie pokryją, to będziemy patrzyli, co będzie wynikało dalej. No na pewno dostępność do środków poprzez, Państwo chyba widzieliście, wielkość nakładu na reklamę pana Żuka i wielkość nakładów na reklamę moją. No, niewątpliwie była istotna różnica. Rozpoznawalność, budowanie rozpoznawalności. Budowałem tą rozpoznawalność z PiS-em przez jakieś półtora miesiąca. Gdybym budował to przez pół roku, być może ta rozpoznawalność byłaby dużo lepiej funkcjonująca. Ja budowałem ją od półtora miesiąca. Wydaje mi się, że i tak udało się wybudować ją bardzo dobrze. Niemniej jednak najprawdopodobniej niewystarczająco na to, żeby ta rozpoznawalność była na tym samym poziomie lub zbliżona. Liczył pan na drugą turę? Tak, liczyłem na drugą turę. A czy coś z programu nie zawiodło? Proszę pana, mam doświadczenie, bo miałem kilkadziesiąt spotkań z ludźmi i muszę powiedzieć, że prezentowany dosyć jasno program nie budził żadnych wątpliwości.